Witam. Dla mnie równość to tolerancja obydwu płci w ten sam sposób. Witam. Równość to dla mnie obowiązek, bo moim zdaniem każdy powinien siebie szanować i traktować tak samo. Dziękuję. Witam. Równość to dla mnie równouprawnienie i równe prawa dla wszystkich oraz szacunek, czy wzajemny szacunek. Witam. Równość to dla mnie tolerancja, zrozumienie i równość praw. Dziękuję. Dobra. Równość kojarzy mi się przede wszystkim z kobietami, tolerancją i nie wiem, czasami jakimiś manifestacjami, które kobiety urządzają, żeby mieć, żeby im się lepiej żyło z kobietami, znaczy z mężczyznami. No i to chyba na tyle. Dziękuję. Witam. Dla mnie równość to tolerancja, niedyskryminowanie tylko dlatego, że jest się innego koloru skóry albo płci. Dziękuję. Cześć, dla mnie równością jest równe traktowanie wszystkich ludzi. Nie ze względu na wiek, kolor skóry czy płeć. Dziękuję bardzo. Cześć, jestem Nikola. Moim zdaniem równość oznacza miłość, przyjaźń i charakter. Cześć, nazywam się Bartek. Na mnie równość to miłość między dwoma osobami, chłopakami i dziewczynami. Cześć, nazywam się Magda. Równość to charakter, miłość i podobieństwa. Cześć, nazywam się Klaudia. Dla mnie jedność znaczy, że osoby są takie same, tworzą jedność i przyjaźnią się. Dziękuję. Cześć, jestem Klaudia. Dla mnie równość to miło zainteresowanie i przyjaźń. Dziękuję. Cześć, nazywam się Dominik. Dla mnie równość to odbicie lustrzane. Dziękuję. Cześć, jestem Dominik. Miłość to równość to miłość pomiędzy tymi osobami, przyjaźń i koleżeństwo. Dziękuję. Równość to jest jak kobieta i mężczyzna mogą robić to samo i... No na przykład jak jest czarny i biały, to jest kolor w sumie i co się niczym szczególnym nie różni. Równość to jest pokój, bo nierówności właśnie tworzą się wojny, więc równość to pokój i tyle. Więc równość to jest jak jeden Polak jednoczy się z drugim Polakiem. Dziękuję za bardzo interesującą wypowiedź. Do widzenia. Dzień dobry, mam na imię Ania. Równość dla mnie to jest to, że wszyscy mogą robić to, co chcą i mają równe prawa. Cześć, jestem Natalia. Równość dla mnie to szczęście, ponieważ gdyby nie było równości, nikt nie byłby szczęśliwy. Dziękuję. Dzień dobry, mam na imię Monika i równość dla mnie to, jak na przykład mężczyzna i kobieta mają równe prawa. Dziękuję, do widzenia. Jestem Ania. Równość dla mnie pokój świata. Dziękuję. Cześć, nazywam się Dominika. Równość to dla mnie kolorowe ściany. Dzień dobry, nazywam się Justyna. Martyna. Równość to? Wolność. Dziękujemy, do widzenia. Do widzenia. Dzień dobry, nazywam się Monika. Równość dla mnie to nauka i dziękuję. Cześć, ja jestem Klaudia, a to? Irena. Dla mnie równość to pokój na świecie. A dla mnie oznacza to, że wszyscy ludzie są tacy sami. Dziękujemy. Cześć. Równość to kobiety i mężczyźni. Dziękuję.